Yo bro, how you doing? Witam serdecznie moi drodzy, AJ the Polish American. Dzisiaj jest ostatni emocjonujący odcinek ze Stanów Zjednoczonych. Będzie bardzo dużo się działo. Kręcimy to w stylu lifestyle'owym, regularnym. Pokazujemy życie. Więc dzisiaj zaczynamy od śniadania, a później idziemy na strzelnicę. Adam, have you been returning the forks? Always. Is it the breakfast you made? Yes. Na bekon się nie skuszę, nie ma szans, bo Morris to jest świr, ma świra na punkcie chrypka. Morris ma świra na punkcie oglądania anime i wszystkich takich bajek Naruto i inne rzeczy. Albo One Punch Man. Także tutaj dzisiaj jak jestem w tej Ameryce, to przez 3 tygodnie słucham i oglądam anime. To jest przepiękna rzecz, w ogóle zobaczcie, teraz to nie wygląda tak widowiskowo, ale pokażę wam zdjęcie, teraz widzicie na ekranie. O może, zobaczcie jak to, co tu się dzieje. Jezus, o kurczę. To jest cudownie wygląda, naprawdę. Czyli każdy ma swoje energetyki na dzień. Morris sobie zażera, wypija szampana z sokiem pomarańczowym. Kto Boga temu zabroni? Śniadanie na szybko, teraz gotujemy ryż, wrzucamy do ryżowaru i później na cały dzień będzie jedzenie. Do it for the body. You know what it tastes like? Like bacon? When you fry a fish? Like America! Fried fish tail. I say it tastes like America. It tastes like freedom. Smakuje jak smażony ogon ryby z jeziora. Jak byłem mały, to mi wujek smażył i jadłem takie smażone płetwo. Ale bez kitu, bekonu nie jem. Tak się odżywiałem przez większość czasu, który tutaj spędziłem. Ryżowar. Chicken. Do tego takie pudła sałaty, gotowa, umyta, można jeść. 400 gram bodajże i starcza na długo. 2 dni. Szybko otwieramy, pokazujemy wam. Smoked ham. Pulled pork. There we go. Boom. How many hours is gonna be there? 8 to 10. I started at 6 o'clock this morning. It's olive oil, butter, some seasoning, some spices, some Worcestershire sauce, some soy sauce. Yeah, there's brown sugar in it. And white sugar. Okay. Teraz jest mniej, no bo otworzyliśmy, zamkniemy i się musi nagrzać od nowa. Good. Ready? Teraz wychodzimy, zbieramy się, już widzicie, wszyscy mają bronie w łapach. Tutaj 2 pistolety. Zaraz tam, nie wiem co, jeszcze Isaac będzie miał resztę. Na Instagramie zrzuciłem pytanie, żebyście pisali na Instagramie pytania. I ja te pytania dotyczące broni przekażę chłopakom. Oh, very nice, very nice. IPA, International Brand Clothing. Yo bro, how you doing? Morris, what the hell? You need to wear the t-shirt. I'm not going you out. Gotta wear, you gotta wear the t-shirt. No, sir. Dude. No, sir. Yeah, we are not going out wearing the t-shirt. Swoją drogą przypominam, że na sklepie jest naprawdę bardzo dużo nowości, zaczynając od spodenek krótkich do tanktopów, do unikalnej edycji tanktopu ze Stanów Zjednoczonych z napisem Sztanga Pompa. W końcu mamy tanktopy Sztanga Pompa. Także dla docientusów same dobre rzeczy. Zapraszam, sprawdźcie ipa.pl. Porsche, Mustang. Nie każdy stan wymaga trzymania rejestracji przedniej w samochodzie, więc tutaj akurat nie ma. Is there any age limit you need to carry a gun? 21. You can have a rifle at 18, you gotta be 21 to get a pistol. You take a test in the class and such. Is it true that all the Americans have, every American has a some sort of weapon in their house? Depends so, who you ask. The ones we hang out with, yes is the answer. And it's different in different states. Some states no, but in this state yes. No i jeszcze było pytanie odnośnie tego, czy można strzelać do kogoś, kto wejdzie na waszą posesję. To już chłopaki mówili, że nie można, bo znaczy musi być powód. Naprawdę, ktoś musiałby wam wykopać, wyważyć drzwi i wejść do chałupy. No jak ktoś stoi na trawniku po prostu, to nie możecie mu powiedzieć, że spieprza i strzelić do niego. No, to więc tak to by wyglądało. Podpisy. Five years. Years. Make sure you have those long three shooters back to lane 6. They've been here before. Can't hear nothing. Chłodno tutaj jest. I'm just unloading my other stuff now. You can load the How y'all doing? Load the 40.
Jedyne co mogę powiedzieć, co zaobserwowałem, to że ominęliśmy szkolenie wejściowe, bo chłopaki już strzelali, więc ja troszkę, no też słyszałem już te zasady, że tam traktować broń jakby zawsze była naładowana, nabita, takie rzeczy, no tego dzisiaj już nie wysłuchaliśmy tym razem. Body. 5-5-6. Matrix. Okay. First blood. Oddałem dwa strzały, dwa trafiłem w cel. As American as apple pie. As American. This is a 45. That's 45. This is pretty strong, okay? Holy shit. Humiliation. Multi kill. That was a perfect shot. Oh, yeah, I did it. I didn't see it. Look at it. I'm gonna shoot the scar while you do that. Force will be winning. Always. Monster kill! Okay. In the movies, like what games do they play that in? All of them. All the games? Nie, hardkorowe. Okay. Pick up your weapons and fight. Sztanga pompa. Sztanga pompa 15 yardów, nie wiem ile to. W sam środek, w sam X doszło. Brzuch. Ale powiem wam, że przyjemniej się strzela z pistoletu. Większa frajda niż z karabinu. Szybka akcja. Stronga pompa. I feel like it's maybe relaxing in some way. Nie wiem ile to trwało, może 20 minut wszystko razem, ale naprawdę czuję się taki... No bo nie wiem, ostatnio zostrzelałem chyba z 5 lat temu. Czuję się na pewno w ogóle zmęczony. Emocje, jakieś są mimo wszystko emocje. To jest jednak potężna siła. Jak strzelasz, to jest jednak duża siła. 10:27. Zaczęło się o 6 a.m. Wędziło się od 6 rano, jest teraz 10:30. Znacznie dłużej niż miało być, bo temperatura widać nie dociągnęła się do tej prawidłowej. Ale za chwilę będziemy mogli przetestować przynajmniej to, co z tego wyszło. Very smoky. Very smoky. Very smoky. Did you figure it's what? 12 hours of smoke? So you see the pink on the outside of the meat? Yeah. That's how you can tell it was smoked nicely. Because you can see all the pink. If you don't smoke it, it's not pink like that. Wbrew pozorom, to nie jest takie niezdrowe żarcie. Także tu kanapeczka, burger wieprzowy nazwijmy to, z wędzonego mięsa, sałata, pomidor, mięso, cebula, sos, barbecue i bułka. Kolacja. Petarda. Petarda mi naro. Yeah, amazing. Ten wędzony aromat przechodzi mega. Yo bro, mamy już kolejny dzień, ja teraz wyjeżdżam, pakuję się, mam już torby spakowane, zostało mi 2 godziny do wylotu. Pocztówki, moi drodzy, są już gotowe, 6 pocztówek leci do was, do Polski, mam nadzieję, że wam się spodobają. Pismo mam niezbyt przyjemne, ale będziecie musieli sobie z tym poradzić. Teraz muszę zabierać rzeczy, to później na pocztę i lecimy na pociąg. Papa Porsche, papa Toyota, papa Morris. Okay, cool. This is a handshake. A poza kamerami się przytulaliśmy. You got your cards? Beverly has them.
safe, man. I look forward to seeing you next time. Have a good time. Bye-bye. Nice to see you. Thanks. Oh, yeah, wysłane, karteczki wysłane, załatwione. Siedzę teraz w samolocie, ogólnie jadę na lotnisko i patrzę, że jest już słaba godzina. Okazało się, że był jakiś wypadek na autostradzie, bla bla bla. I słuchajcie, spóźniłem się, nie zostawiłem, no przyszedłem już tak późno, że nie mogłem zostawić bagażu, oddać i mówię, ja masakra. Zesrany byłem strasznie, zalany potem i mówię, koniec, no mam już boarding pass, bo akurat się tam złożyłem w internecie, wydrukowałem z internetu, więc idę, poszedłem na check-in, na customs, na tą odprawę celną i słuchajcie, wrzuciłem tam całą wielką walizę, plus mój wielki tornister, ten plecak ze sprzętem fotograficznym, plus torbę z żarciem, naprawdę całe wszystko, co miałem, przepuścili mnie przez te bramki. Wszedłem do samolotu, tylko mnie zatrzymali przed wejściem do samolotu. Mówili, przepraszam, ta torba jest za duża. Mówię, już się zagotowałem, ale się okazało, że tylko musiałem ją zostawić, bo nie wejdzie tutaj do tych półek i lecę. Matko, dziękuję. Także mam ryż, mam tuńczyka zapakowanego, mam wszystkie rzeczy, mam szejka białkowego. Tylko teraz, żeby nie wyszło tak, że wiecie, oszukać przeznaczenie, nie? Że zdążyłem na samolot, ale... Zakrztusiłem się swoją śliną.